Witam Państwa bardzo serdecznie w Bez Spiny. Piątek, piątunio, drodzy Państwo, skoro cały tydzień mielone były seriale, to i my będziemy mielić różne seriale. Pierwszy serial to serial ze Zjednoczoną, odcina się, drodzy Państwo, prawicą, bo ona będzie, drodzy Państwo, zjednoczona prawdopodobnie jutro, jak mówi mój dzielny i jedyny przygotowany do tego programu wydawca, a może będzie i w niedzielę, a może kiedy indziej, zobaczymy, bo się Państwo dogadują, ale są, drodzy Państwo, no i to jest jeden serial, który dzisiaj Państwu przedstawimy, ale jest drugi bardzo istotny, czyli serial z Lechem Wałęsą, ale to raczej w drugiej części programu, jeśli Państwo w ogóle dacie radę wytrzymać. Zaczynamy klasycznie, drodzy Państwo, od opinii naszych widzów. Komentarze na YouTubie bardzo serdecznie zapraszam do ich umieszczania. Oczywiście my je cenzurujemy, wyrzucamy te, które są niedobre dla nas, negatywne, zostawiamy tylko te dobre i zaczynamy. Badziewie ten program, znowu nieprzygotowane, przepraszam, to nie to miałem przeczytać. Wszystkie Wojtki to fajne chłopaki, a Jaruzel, pyta szef Pasja 6 dni temu. Marek Wójcik z kolei, który pisze bardzo ciekawą informację, to jest raczej ciekawa informacja dla prokuratury i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ukraińskich służb specjalnych. Wiecie Państwo, co łączy Sławomira Nowaka i Eltona Johna? Uwielbiają tę samą firmę zegarkową. No i to jest fakt, że oczywiście panowie luksus lubią, jedni legalnie, drudzy mniej legalnie, ale o Sławomirze Nowaku i nie tylko będzie jeszcze dzisiaj. Z kolei Mikołaj Bagiński, nowa definicja trupów w szafie według PO w ramach doktryny Neumana, od 500 tysięcy w gotówce wzwyż. Tylko pamiętajcie, drodzy Państwo, jak macie taką gotówkę, koniecznie chowajcie ją w meblach, w krzesłach, w szafach i tak dalej. O trupach w szafie jeszcze będzie. I ostatni z dzisiaj prezentowanych przeze mnie wpisów naszych kochanych widzów. Panie Wojtku, the besta w pana wykonaniu. Całe szczęście, jest pan chyba jednym z nielicznych dziennikarzy, który nie lata na smyczy swoich mocodawców. No to bym bardziej jednak polemizował, ale bardzo dziękujemy za wszystkie bardzo interesujące komentarze. Niektóre były zabójcze, ale drodzy Państwo, no właśnie, ta cała koalicyjna układanka w Prawie i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski po rozumieniu Gowina, no przynosi ofiary. Jedną z takich niedoszłych ofiar był nasz ukochany, umiłowany Korwin-Mikke. I drodzy Państwo, on też wypowiadał się na temat tej trudnej dyskusji koalicyjnej, tych kłótni, które tam się wyprawiały, tych twardych negocjacji. I drodzy Państwo, co mu się przydarzyło, zobaczmy razem. Jacek Niedzienkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest pan Janusz Korwin-Mikke, poseł Konfederacji, prezes partii Korwin. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Januszu, czy porozumienie Jarosława Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobro kończy spór w Zjednoczonej Prawicy? Nie mam zielonego pojęcia. Przypominam, że powiedziałem przed wyborami pana prezydenta, gdzieś tak na parę miesięcy, że jeżeli wygra wybory, to się rozpadnie Zjednoczona Prawica. Wszyscy patrzyli na mnie jak na wariata. Jak Państwo widzą, miałem dużo racji. Drodzy Państwo, atak duszności i kaszlu Janusza Korwin-Mikkego to przypadek, jak zaczął mówić o rozpadzie koalicji? Nie przypadek, drodzy Państwo. Natomiast no, pytanie, dlaczego Korwin-Mikke kaszle, gdy mówi o rozpadzie koalicji? Może to jest pytanie do służb specjalnych. Odcinam się absolutnie od tego, drodzy Państwo, ale widzicie Państwo, zaczynacie mówić o rozpadzie koalicji i zaczynają się dziwne rzeczy. Nie jest to jeszcze oczywiście nowiczok i jeszcze, drodzy Państwo, w Polsce nikt nikogo nie truje, ale pierwsze jaskółki, no też mówią, że wiosny nie czynią. Ale drodzy Państwo, widzimy, że opozycja jest chyba bardziej w kryzysie niż członkowie Zjednoczonej Prawicy, ponieważ nawet pani Klaudia Jachira ma pewien problem i przeczytajmy, bo podzieliła się z tym, jak to ona ze wszystkim. Ja też mam kryzys, nie tylko rząd. Jeśli się te wszystkie przecieki sprawdzą, to jak ja się będę teraz zwracać do sprawcy całego tego zła? Szeregowy pośle Kaczyński już nie przejdzie. Macie jakieś pomysły? Pyta Klaudia Jachira, a my musimy zadać sobie pytanie, drodzy Państwo, no nad taką najważniejszą kwestią w całej tej sprawie, jakie skutki po stronie opozycyjnej wywołał kryzys koalicyjny i negocjacje koalicyjne, które rzekomo mają jutro się skończyć, drodzy Państwo. No widać, że kryzys tutaj goni kryzys. Klaudia Jachira w rozpaczy, zresztą nie tylko ona, ale bo o innym uczestniku tego politycznego teatru jeszcze będzie, którego też to wywołuje kryzys, ale drodzy Państwo, osoba najważniejsza, którą wywołała pani Klaudia Jachira, pan
nadpremier, drodzy państwo, Jarosław Kaczyński, no bo nie, no pewnie, on zostanie tam wicepremierem, no będzie tak doglądał tam i tak dalej, sobie wyobrażacie to posiedzenie rządu, o, Morawiecki mówi, no drodzy państwo, to w przyszłym tygodniu zmniejszymy podatki o 5%. I nagle wszystkie oczy nie patrzą na premiera Morawieckiego, tylko na nadpremiera Jarosława Kaczyńskiego, który i po minie będzie sprawdzanie. Kurczę, może trzeba było dać 3% mniej, te 5 to może przesadziliśmy. No w każdym bądź razie przypominam członkom rządu i nie tylko, że Jarosław Kaczyński nadpremier będzie miał pod sobą Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Obrony oraz MSW, czyli też służby specjalne i policję. Drodzy państwo, nie boimy się, bo przecież Ryszard Terlecki, bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, o tym nadpremierostwie tak lekko mówi, ale posłuchajmy, bo go przyłapali dziennikarze na korytarzu sejmowym. Panie marszałku, tak. Będzie Jarosław Kaczyński w rządzie? Wszystko na to wskazuje, że będzie. Skład rządu zostanie ogłoszony oczywiście w odpowiednim trybie. Dziś albo jutro spotka się jeszcze kierownictwo i partii i zatwierdzi ostatecznie kształt koalicji. No a wtedy już zostanie tylko jeden krok do skonstruowania rządu po rekonstrukcji. Panie marszałku, będzie szefem Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa? No taki rzeczywiście jest plan, zobaczymy. To chodzi o to, żeby kontrolować ministra Ziobrę? Ale także wicepremierem? Tak, oczywiście wicepremierem i Ministerstwo Sprawiedliwości będzie mu wtedy bezpośrednio podlegać. Czy są dwie sprawy, które przykuły moją uwagę. Pierwsza, nie wiem, czy widzicie, w tle pana Ryszarda Terleckiego był taki duży baner Platformy Obywatelskiej. I teraz jest pytanie. Po pierwsze, czy Jarosław Kaczyński zostanie nadpremierem, ale to już wiemy, że zostanie nadpremierem. A druga rzecz, czy przypadkiem ustawienie się Ryszarda Terleckiego przed banerem Platformy Obywatelskiej to nie było takie puszczenie oka i pod tytułem, no, Zbyszek, Jarek, uważajcie, bo jak coś, to się dogadamy z Platformą. To oczywiście całkowite science fiction, od którego się całkowicie odcinam, drodzy państwo. No i niestety, no te wszystkie awantury wylewały się, drodzy państwo, niczym ścieki z czajki, o których jeszcze dzisiaj, mam nadzieję, zdążymy powiedzieć, wylewały się do mediów. No część mediów robiła sobie oczyszczalnię ścieków i sprawdzała te informacje, część mediów puszczała jak idzie. No i w jednym z mediów wystąpił bardzo ważny poseł Bortniczuk. No i ten poseł Bortniczuk o tym grillowaniu, że tak powiem, opozycji, a właściwie ja, co ja powiedziałem, opozycji, koalicjantów wobec przez Prawo i Sprawiedliwość trochę opowiadał. No zobaczmy. Po pierwsze, my nie jesteśmy żadnym ogonem. Po drugie, niech nie mamy zamiaru merdać niczym. My znamy swoje, znamy proporcje polityczne. Wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość jest tutaj największym podmiotem naszej koalicji i nie mamy zamiaru narzucać... No chyba nie do końca znacie te proporcje. Ale też, mamy, ale też nie jesteśmy ogonem na tej zasadzie, że nie pozwalamy nikomu sobie merdać albo chować się pod kogoś, albo tam merdać, nie merdać, wznosić, opadać. Jesteśmy samodzielnym bytem politycznym. A no właśnie, to jest ten samodzielny byt polityczny. Pan widział kiedyś psa bez ogona? Widziałem. A co temu psu widać? Co temu psu widać, jak pies nie ma ogona? No drodzy państwo, to warto w takim razie spytać, czym merda poseł Bortniczuk, który twierdzi, że no oni nie są tym ogonem od psa, a jakby genezą tego całego zamieszania było to, że w pewnym momencie przeciekło do mediów takie stwierdzenie, że nie może być tak, że ogon merda psem, że tak powiem. No to chodziło o to, że ogon, czyli koalicjanci, nie mogą tym psem, czyli pisem, czyli... Kiedyś taką ksywę pies hipisowską miał Ryszard Terlecki, ale odcinam się od tego, chociaż obcążki nie mam siły już ich podnieść nawet od tego obcinania. Odcinania dzisiaj, drodzy państwo, do kim i czym merda poseł Bortniczuk i co widać, jak pies nie ma ogona, no to państwo sobie sami odpowiecie. Ale, drodzy państwo, są też sytuacje inne, ponieważ jakby całe to zadrżenie w koalicji rządzącej zadrżało również koalicją obywatelską i pomysłem koalicji obywatelskiej na to, żeby dolać oliwy do ognia i żeby się całkowicie już skompromitować, było złożenie wniosku o wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry. No i w ten sposób Budka pomógł, że tak powiem, Kaczyńskiemu, no bo kto to widział, że będzie rząd i większość sejmowa głosowała przeciwko swojemu ministrowi sprawiedliwości. Pogrożyli się zupełnie, no więc pytają Michała Kamińskiego, który budował kiedyś potęgę Koalicji Obywatelskiej, kto ten pomysł wymyślił, no i jedźmy dalej. Wotum nieufności dla Ziobry. Taki wniosek złożyła Koalicja Obywatelska. No jaki geniusz to wymyślił?
Czy mogłaby mnie pani redaktor zwolnić od odpowiedzi na to pytanie? Nie, nie, nie. Albowiem, no, więc pani zadała pytanie, to na nie postaram się odpowiedzieć precyzyjnie. Pani powiedziała, jaki geniusz wymyślił to ten ruch, który z całą pewnością służy konsolidacji Prawa i Sprawiedliwości. Ja myślę, że dokładnie ci sami geniusze, którzy doprowadzili do triumfu w wyborach prezydenckich, ci sami geniusze, którzy doprowadzili do klęski w wyborach europejskich, i tak dalej, i tak dalej. No, ja bym nie chciał kontynuować tego wątku, bo nie chciałbym nikogo urazić. Natomiast z jakichś powodów, pani redaktor, od roku 15 Andrzej Duda najpierw pokonał Bronisława Komorowskiego, a później prawie zawsze Prawo i Sprawiedliwość pokonywało opozycję. No i widzicie, drodzy państwo, pan Michał Kamiński, który był, znaczy moim zdaniem on przez wiele lat budował te przyszłe klęski Platformy Obywatelskiej, powiedział, co wiedział, idziemy i wracamy do gehenny małych koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości, drodzy państwo, ponieważ o kwestię grillowania i traktowania z buta był pytany poseł Cymański, przesympatyczny przecież człowiek, ale i taki chłop się potrafi znerwować, popatrzmy. Sprawiedliwość czuje się przez was, no powiedziałbym tak, publicznie upokarzane. Wczorajsze wypowiedzi i przedwczorajsze pod naszym adresem. Mam cytować, panie redaktorze, szanujmy się. To, że jesteśmy mali, to nie znaczy, żeby nami poniewierać. Tak, tak, proszę pana, pakować walizki czy biurka, proszę pana, wczoraj powiedziano, że tylko chodzi o bereciku, promi... No proszę pana, czy to jest... Więc, ale ja nie będę tu publicznie tego robił, bo ja sobie cenię koalicję tak, że nie będę dolewał oliwy do ognia. Tak sobie cenię koalicję, że za chwilę komuś... No i tak dalej. No widzicie, że sytuacja jest trudna, sytuacja jest depresyjna i w taką depresję jesienną, drodzy państwo, wpadła kolejna osoba po Klaudii Jachirze, równie poważna w polskiej polityce, czyli Szymon Hołownia, drodzy państwo, i posłuchajmy go na chwilę. Dzień dobry, we wtorek. Podobno zaczęła się jesień. Nie wiem, czy sobie i wam z tego powodu współczuć, czy gratulować. Kolejna jesień. Mam nadzieję, że jesień, że tak powiem, jak to kiedyś mówiło powiedzenie sprzed 30 lat, jesień wasza, wiosna nasza. Niektórzy dodawali, że lato muminków. Zobaczymy, jak z tym ostatnim członem będzie. Natomiast rzeczywiście trudno nie odnieść wrażenia, że polska scena polityczna wraz z nadejściem jesieni butwieje już absolutnie do spodu. Nie ma tam żadnej nadziei. Popatrzcie proszę na to, co dzieje się wokół Zjednoczonej Prawicy i tego sporu, który obserwujemy od jakiegoś czasu. Butwieje wszystko, odchodzi w niepamięć. No, egzystencjalne problemy Szymona Hołowni, który podzielił się z internautami. Ale drodzy państwo, musimy teraz wrócić do osoby, to ciężko powiedzieć, ale dla, że tak powiem, do zwierzęcia, od którego wszystko się zaczęło i przez którego wszystko się dzieje, czyli oczywiście kot prezesa, drodzy państwo, brukowce śledziły poczynania kociaka prezesa. Weterynarz tłumaczy zachowanie kota prezesa. Tak Felix dokarmia prezesa. Drodzy państwo, Felix tak się poczuł zdenerwowany, że jego pan cały czas zajmuje się tylko polityką. Cały czas musi ratować tę koalicję. Nie śpię, bo trzymam koalicję. Więc on zabrał się za to, za co się zabiera każde dobre domowe zwierzę, czyli po prostu zaczął polować. I pytamy, czy kot prezesa jest jedynym żywicielem rodziny. No bo tak, ten Jarosław Kaczyński to wszystko dla tej Polski robi. Pracować non-stop musi, pieniędzy nie wydaje, bo przecież i tak niewielkie pieniądze zarabia. W związku z powyższym, no kot zakasał łapy i rozpoczął operację ratowania swojego pana. No i też jest też inna kwestia, ponieważ ten kot ma pewne cechy, które niektórzy złośliwi, od których się odcinamy, ma podobne cechy do swojego pana. Ale zobaczmy kolejne zdjęcie kota. Felix, kot Jarosława Kaczyńskiego, tak jak prezes PiS jest bezlitosny dla przeciwników, wielki łowczy. Teraz pytanie, czy wielkim łowczym jest Jarosław Kaczyński, czy kot Felix? Na to pytanie, obawiam się, w tym momencie nie odpowiemy, ale strzeżcie się, bo jeden kaszle, drugi trafia w paszczę kota. Jak to wszystko będzie wyglądało, tego nie wiemy, drodzy państwo, ale pewnie dowiemy się w drugiej części naszego spotkania, jak to wszystko się skończy. No, może skończyć się różnie. Ja mam wilka wprawdzie, a nie kota na koszulce, ale obiecuję, drodzy państwo, obiecuję, że w przyszłym tym to może sobie z kotem wystąpię, a może nie. Na razie, drodzy państwo, kończymy tę naszą pierwszą część magazynu Bez Spiny i widzimy się, daj Boże, za kilka minut po krótkiej przerwie.
Wracamy, drodzy państwa, z naszym nieszczęsnym bez spiny i wracamy do naszych koalicyjnych dyskusji i negocjacji. No i okazało się, drodzy państwo, że jest taka rzecz, która spaja Zjednoczoną Prawicę bardzo mocno i nie pozwoliła jej użyć broni atomowej żadnej ze stron. No i trochę to określił sam wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, pan Fogiel, w jednym z programów. Posłuchajmy. Sytuacja w tym momencie jest taka, to zresztą mówimy od kilku dni, no, że koalicja de facto nie istnieje, nie funkcjonuje. No a jeżeli nie ma koalicji, no to oczywiście nie ma również przedstawicieli koalicjantów w różnych ciałach. No jeśli to ulegnie całkowitej dekompozycji. Czyli jak nie ma koalicji, to nie ma fruktów, tak? Bardzo prosty komunikat wygłasza w tej chwili rzecznik PiS Radosław Fogiel. Jeżeli chodzi o frukta, panie redaktorze, nie wiem, nie ma małżeństwa, to nie ma wspólnego korzystania z garażu. Proste. Nie ma małżeństwa, nie ma wspólnego, no ale też nie ma kredytu wspólnego. Chociaż nie, kredyt zawsze zostaje, nawet jeśli małżeństwa już nie ma. No i pytamy, czy Zjednoczona Prawica to była, zaznaczam była, bo już się prawie dogadali, to było dysfunkcyjne małżeństwo. No drodzy państwo, no nie ma koalicji, nie ma fruktów, nie ma spółek Skarbu Państwa, nie ma tego, nie ma tamtego. No, czy tak było? Pamiętajcie, że to jest wypowiedź, i tu powiem na usprawiedliwienie pana posła Fogla, kiedy to wszystko strasznie buzowało. Początek tego tygodnia, dziś już zgoda, miłość, ale idzie w sukurs koalicji Zjednoczonej Prawicy nie kto inny, tylko posłanka Żukowska z Lewicy. I następujący wpis podała. Zawsze jak się rozstawałam na próbę, żeby zrobić sobie przerwę, żeby od siebie odpocząć, to ten związek kończył się ostatecznie definitywnie. No to a propos Giżyńskiego, który w rozmowie z RMF mówił, że na razie w Zjednoczonej Prawicy trwa separacja. Separacja ma to do siebie, że nie jest zakończeniem małżeństwa i stwarza szansę na przywrócenie status quo albo pokojowe rozejście się. Zbigniew Giżyński był takim strasznie wesołym facetem, który przez cały ten mijający tydzień wlewał tę oliwę do ognia, wrzucał tam granaty. Potem się dziwił, że szambo wybuchało i go troszkę obryzgało. Ale pani Żukowska jest bardzo dużym, to może państwo nie wiedzą, ale takim specjalistą od małżeństw. No i pytamy, czy posłanka Żukowska otworzy poradnię małżeńską. Są złośliwi, którzy mówią, ale dobra, odetnę się od tego, że tam... No ale na małżeństwach się pani Żukowska, którą serdecznie zresztą pozdrawiamy, zna. No i drodzy państwo, w tle tej całej zadymy są oczywiście futerka. Żadna ustawa futerkowa. Piątka dla zwierząt Jarosława Kaczyńskiego, no ale są tacy posłowie, głównie z Konfederacji, działacze, którzy zasadniczo uważają, że zwierzątka to jest coś takiego produkcyjno-własnościowego. Posłuchajmy posła Sośnierza. No, drodzy państwo, tylko zapnijcie pasy i mocno się trzymajcie na fotelach. Pan zwierzęta lubi, czy tylko jeść? Mam pełną lodówkę. Kiedy były pierwsze u nas przymiarki do praw zwierząt, kiedy zakazywano obcinania psom ogonów, to ja też mówiłem, że to pójdzie dalej. Czy lepiej na go, czy w futrze? Miałem kiedyś psa, ale no już nie mam. Stwierdziłem, że to niehigieniczne. Należałoby wrócić do koncepcji, że zwierzę stanowi po prostu przedmiot własności właściciela i jurysdykcja państwa tam nie sięga. Zwierzęta nie powinny mieć praw, ponieważ nie płacą podatków. Życie zwierząt nie ma wartości moralnej, jedynie użytkową. Humanitarne traktowanie zwierząt to jest kwadratura koła. Kwadratura koła. Dla zwierząt jest to zbyt poniżające, żeby skakać przez obręcz, dla człowieka nie. No to znaczy, że zwierzęta już zaczynamy stawiać wyżej niż ludzi. Ekoterroryści. To są ludzie, którym nie można ufać na słowo. Należy to sprawdzić. Krzysztof Bosak to zrobił. Należy mu się za to szacunek. Bosakowi, panu Sośnierzowi, wszyscy wytwórcy futerek są bardzo, bardzo wdzięczni. Tam pewnie stosownie już te kwestie rozliczeniowe załatwiono. I my pytamy, czy poseł Sośnierz otworzy ZOBO z taką miłością do zwierząt, jak on ma to, że tak powiem, ten. I ja chciał tylko też powiedzieć, że tam były takie szokujące zdjęcia. Mam nadzieję, że dzieci tego nie oglądały, ale to od razu mówię. Pan Sośnierz sobie uszył takie majtki, które jakby imitowały to, że tych majtek nie ma. No to też bardzo wiele mówi o jego stanie umysłu i jego pewnej
pewnej politycznej powadze, ale są tacy, którzy na niego głosowali, lubią pana posła Sośnierza, lubią pana Mikę. Ja uważam, że to jest wszystko w porządku, demokracja musi być, ale drodzy państwo, no jak już jazda bez trzymanki, to jazda bez trzymanki, ponieważ drodzy państwo, nikt kto inny, tylko Lech Wałęsa postanowił udać się do Wód, to znaczy udać się do sanatorium i tam zażywać przeróżnych, drodzy państwo, zabiegów, o czym informował wszystkich na Facebooku. I tu takie zdjęcie, no, które wydaje się, trzeba zadać pytanie, czy Lech Wałęsa to mistrz Joda. No tutaj tylko miecz świetlny dać panu Lechowi, dać mu w rękę i on z tym Lordem Vaderem i Vaderem będzie, drodzy państwo, walczył do ostatniej kropli krwi. No to jednak nie koniec, drodzy państwo, ponieważ pan Lech Wałęsa postanowił nie puścić nas wszystkich w skarpetkach z torbami, ale również zażyć kąpieli. No i to, że zresztą możemy zobaczyć na następującym zdjęciu. No i pytamy też oczywiście, no co pan Lech Wałęsa robi w wannie, wypoczywa. Tam były też inne różne zdjęcia, do których za chwilę przynajmniej do jednego wrócimy, ale przede wszystkim, z państwo, tak się relaksuje prezydent, były prezydent RP, wielka legenda, drodzy państwo, Solidarności, i on z tym wszystkim robił taki serial, tych zdjęć jest kilkadziesiąt. Bekę ma cały, a czy podziw wyraża cały Facebook, wszystkie społecznościowe, drodzy państwo, portale. Mocny jest pan Lech Wałęsa w tych portalach, w wannie siedzi, pilnuje lewej nogi albo prawej nogi, to już wszystko jedno, ale jest też bardzo ważne zdjęcie demaskujące pana Lecha Wałęsy, ponieważ pan Lech Wałęsa pije taki napar z buraka, czyli czyta inaczej, sok z buraka po prostu, i pytamy, dlaczego Wałęsa lubi sok z buraka. No to taka hejterska stronka, która atakuje polityków prawicy, ale może pan Lech Wałęsa przepija wstyd po prostu, bo, że tak powiem, jest na bardzo ważnej diecie Dąbrowskiej, czyli głównie jemy kiełki, warzywa i w różnej postaci kiszonki, i wtedy bardzo chudniemy. Panu Lechowi Wałęsie życzymy absolutnie zdrowia, bo każdemu życzymy dużo zdrowia. Miejmy nadzieję, że się za bardzo nie opije tego soku z buraka, bo to, panie, potem różne rzeczy wychodzą i potem różne konsekwencje, również polityczne, drodzy państwo, są. Ale przechodzimy, drodzy państwo, do innego wielkiego Polaka, do innego wybitnego przedstawiciela polskiej opozycji, do wielkiego generalissimusa, do wielkiego prezydenta miłościwie nam panującego, Rafała Trzaskowskiego, który ostatnio, żeby zrobić na złość PiSowi, wprowadza podwyżki, tnie wszystkie możliwe inwestycje, robi to słusznie, a co mają warszawiacy, przecież na niego zagłosowali, to im się już nie należy, że tak powiem. No ale dziennikarze, nawet ci tacy dziennikarze, bym powiedział, z Gazety Wyborczej czy z TVN-u, zaczynają się troszkę niecierpliwić, bo miała być nowa Solidarność, a teraz solidarnie wszyscy będziemy się składać na warszawskie i Rafała Trzaskowskiego długi. To jakiś miliard złotych chce tam wziąć, z tego co słyszałem, kredyt. No więc pytają go na konferencji o różne rzeczy, a Rafał Trzaskowski, no, ze swojego majestatu i swoim majestatem odpowiada tym wstrętnym pismakom, którzy w ogóle go o cokolwiek pytają. Posłuchajmy. Mówił pan o ewentualnym wzroście cen biletów w komunikacji miejskiej, więc chciałbym doprecyzować wobec tego, czy ja już doprecyzowałem trzy razy. Czy wzrosną w takim razie koszty parkowania w strefie płatnego parkowania? To po pierwsze. Tak. A po drugie, czy... Czy rozważa urząd razem z radą uwolnienie sprzedaży mieszkań komunalnych i lokali komunalnych użytkowych? Nie. Tak, nie. Nie, już mówiłem. Proszę państwa, przychodzą i dlaczego Rafał Trzaskowski denerwuje się, denerwują konferencje prasowe? No przecież został wybrany miażdżącą ilością głosów prezydentem stolicy. Naobiecywał różne rzeczy, ale przecież wszyscy wiedzą, że jedno się obiecuje, inne się robi. Przecież to stara doktryna Platformy Obywatelskiej jest wielokrotnie ujawniana, że tak powiem, tak to, że tak rzeczywiście wygląda. No więc ten Rafał Trzaskowski i te pismaki go osaczyły, niczym te wilki z mojej koszulki. Osaczyły go niczy ta sfora bezwzględna bestii, i dopytują, i kąsają. Jak można zadawać takie pytanie panu prezydentowi? Przecież on już to tłumaczył i mówił. Do tego jest bardzo ważna kwestia, drodzy państwo, ponieważ nie wiem, czy wiecie, w Warszawie podwyżka nie nazywa się podwyżką, tylko optymalizacją. Optymalizacja cen biletów, no, czyli podwyżka biletów. No ale przecież wiadomo, że Rafał Trzaskowski wszystko robi elegancko, wszystko robi z taką giergowszczyzną, że tak powiem, w ruchach, w spojrzeniu i w słowie. No i przede wszystkim Rafał Trzaskowski jest politykiem z
skrajnie, drodzy państwo, nowoczesnym, jest politykiem progresywnym, jak to się teraz mówi, wychodzącym, drodzy państwo, naprzeciw. No i te feministki narzekają teraz, tak, a że chłopy to, to przepuszczają w drzwiach, a że ustępują miejsca w tramwajach, w metrze. No czy ustępują, to bym dyskutował, ale w każdym razie ja, czyli przykład zabobonu, że tak powiem, zaprzaństwa i archaizmu, ustępuje. No ale taki Rafał Trzaskowski pokazał, drodzy państwo, że on potrafi być progresywny i że jego te fanaberie, że tak powiem, konserwatywne, jakieś savoir vivre, jakieś przepuszczanie kobiet przez drzwi, no to absolutnie go nie dotyczą. I słusznie, drodzy państwo, co zresztą zobaczmy na załączonym obrazku. Już dziękujemy bardzo. Dziękuję państwu bardzo. To jest, drodzy państwo, król Warszawy. To jest progresywny polityk. Pytamy, czy Rafał Trzaskowski to król feministek. Idzie sobie pani rzecznik warszawskiego ratusza, biegnie, potyka się o własne nogi, otwiera mu drzwi, on czeka oczywiście, aż te drzwi zostaną otworzone, przepuszcza go przez te drzwi i dopiero sama, jak już pan prezydent miłościwie panujący przejdzie, to ona dopiero wchodzi. I to jest ułożony rzecznik, chciałem powiedzieć, praw obywatelskich, niewiele się różnią, ale nie, drodzy państwo, to jest właśnie przykład tego, że z tym okropnym, konserwatywnym podejściem do kobiet trzeba walczyć i Rafał Trzaskowski wyznacza drogę. No dobrze, drodzy państwo, ale wróćmy jeszcze na sekundę do norek i do ciekawej dyskusji pana posła Berkowicza z redaktorem Klarem Bachem. No cóż, zobaczmy. Jeżeli jest wykorzystanie tego zabitego zwierzaka od początku do końca, to ja jestem w stanie to zrozumieć. Czyli mięso poszło na to, żeby człowiek je zjadł, skóra została wykorzystana na to, żeby coś z niej zrobić. Pytanie moje brzmi do pana, ponieważ zapytał pan posła Millera. Kiedy pan jadł ostatnio mięso z norki? Czyli rozumiem, że jeżeli Chińczycy będą kupować od nas mięso pozostałe po norkach... przykład chiński z całym szacunkiem. Wie pan, tam jedzą psy, w Polsce szczęśliwie psów nie jemy. Odpowiedzieć. Pan mi zadaje pytanie i odpowiadam. Ale pan mi odpowiada pytaniem na pytanie, panie pośle. To sorry, winę tu. Pytanie brzmiało inaczej. Kiedy ostatnio był pan uprzejmy jeść mięso z norki? Nie jem mięsa z norki, natomiast je pan mięso z norek? Natomiast uważam, że pański argument jest fałszywy, bo rozumiem, że jeżeli Chińczycy by zaczęli kupować od nas mięso z norek, to pan redaktor byłby za utrzymaniem tych hodowli. Panie pośle, wtedy by to było w jakiś sposób wytłumaczalne. Jest niezbędne. Chciałbym tę dyskusję jakoś skomentować, ale czasu mamy już niewiele, a jeszcze kilka rzeczy do pokazania państwu. Ja bym chciał, żeby państwo zobaczyli, posłuchali może tego jeszcze raz, popatrzyli na bardzo wysoki poziom tej dyskusji po jednej i po drugiej stronie tego skądinąd skomplikowanego zresztą sporu. No więc wróćmy jeszcze na chwilę do Warszawy, drodzy państwo, ponieważ reklama dźwignią handlu i lans najważniejszy. Zobaczmy, na czym lansuje się miasto stołeczne Warszawa. Wyjątkowy pech prześladuje Warszawę, ale w stolicy nawet awaria może być powodem do dumy. Miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji postanowiło pochwalić się awaryjnym rurociągiem. Przy rurach, którymi ma popłynąć szlam, widać powiewające flagi, używane z reguły podczas imprez promocyjnych. No co może Warszawa dzisiaj promować najważniejszego? No najważniejsza kwestia to są ścieki. No ścieki są w Wiśle, ścieki są już w Bałtyku, ścieki są w Płocku, ścieki są w Gdańsku. Wszędzie są, no to trzeba je promować. Skoro to jest najważniejszy produkt eksportowy miasta stołecznego Warszawy i Rafała Trzaskowskiego, no to trzeba to jakoś pokazać. No komuś to zawdzięczamy. No zawdzięczamy to miastu stołecznemu Warszawie, które przy okazji się reklamuje. Drodzy państwo, ale małe dramaty odbywają się wszędzie i pan redaktor Makłowicz kiedyś nagrał taki film na Ukrainie. Chciałbym, żebyśmy go wspólnie w kontekście Sławomira Nowaka oglądali. Hotele powstają, restauracji multum, ale to wszystko wynik przedsiębiorczości pojedynczych ludzi. Natomiast to, co zależy od państwa, czyli drogownictwo, to achillesowa pięta regionu. Ale niedługo to się zmieni. Trwa właśnie gigantyczna drogowa ofensywa. Za chwilę będzie tutaj równiutki asfalt. Nie wiem jak państwu, ale mnie miło jest pomyśleć, że odpowiada za to pan Sławomir Nowak, który dowodzi drogownictwem na całej Ukrainie.
Film jest sprzed kilku lat, w związku z powyższym nie dowodzi, tylko dowodził na Ukrainie drogownictwem. Teraz oczekuje na sprawę w areszcie tymczasowym. No i rodzi się pytanie, czy pan Makłowicz odwiedzi Nowaka w areszcie, no bo skoro taki wielki przyjaciel tak docenia budowę tych dróg, no to może by tak ruszył się i wspomógł pana Nowaka w jego ciężkiej doli. Drodzy państwo, kończymy, bo to lepiej już skończyć, zanim się 30 razy nie odetniemy. Bardzo serdecznie zapraszam, jeśli Bóg da, na spotkanie ze mną za tydzień, również w programie Bez Spiny. Serdecznie zapraszam, miłego weekendu.